No kochani, jest 18:31, 10 sierpnia 2021 rok, wtorek. Popadało, zobaczcie, o ile wody. Ciągle pada. Seweryn Krajewski. No i idę do fraglesów. I ciekawe, czy będą fraglesy tym razem, czy nie będzie. No ustalone jest, że mam jak najdalej od rejonu kotłowni. No więc fraglesy są za parkanem. Tam mieszkają. Czyli nie wchodzą na teren kotłowni. Zaraz zawołamy. Kicie, kicie, kiciulki. Kicie, kicie, chodźcie. O, mama jest. Mama jest, to znaczy, że i dzieci będą. Tak, kiciulko? Jesteś. Nasza niunia, chodź. O, jest druga. Kicia. Cztery białe łapki są. Chodź, kiciulko. Chodź, chodź, kicia. Oj, oj, oj. Poślizgnęła się. Tak, mamy tutaj. Kochani. O. Jemniczek. I położymy. Chodź, kicia. Kicia, kicia, chodź. Kiciulka. No. Tym, którzy nie wiedzą, bo tam nie oglądają tak często, tak dawno, to powiem, że tutaj właśnie mamuśka zawsze miała maluchy i Romeo i Julia to właśnie są stąd. Tutaj się wychowały. Tu jest taka beczka. W tej beczce teraz nie widać. To jest właśnie te intro, które pokazuję. Ach, nie wiem, czy tam widać coś. Ach, chyba liście są. Zasłania. No dobra, położyłem na początek dwie saszetki. Zobaczymy, czy wyjdą. I teraz idziemy do czterech białych łapek. Kiciulka! Jest! Zobaczcie, jest! Czeka. Czeka na parapecie grzecznie. O! Kicia. Jest, widzicie? Dobra, to zaraz jej damy. Zaraz jej damy. O, mamuśka tam jest. O, kochani, wzięła w pysk i poszła. Czyli zaniesie maluchom. To może zaraz przyjdą tutaj. W ten sposób je zwabi. Że da im coś smacznego. Chodź, kicia. Kicia, kicia, chodź. Chodź, zobaczcie, nie ucieka. O. Chodź, kic, kic, chodź. Chodź, 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 chodź. Oj, zmokłaś. Zmokłaś, kiciulko. No, o. Wylatuj. No, a niech cię dunder świśnie. Do końca się nie przerwało. Kawałek, centymetr i już nie chce lecieć. Dobra. No i tak. Na początek jeden kotek. Jedna saszetka. Później będę... O kurczę. Zobaczcie, tam one są. Widzicie? O. Są. Fraglesy są. To zaraz, to ja im rzucę tam do środka dalej.
na podłogę. No. Rzucę im na podłogę. Dobra, idziemy. Może ten ciemny, szynkretowy, to może on jest właśnie tej kotki. Znaczy nie tej, co teraz pokazuję, tylko tutaj, co na parapecie była. Dobra, o. Jest. Biorę to teraz do ręki. Ach, te stawy mam chore. Od tego uszczycowego zapalenia stawów. Ale choroba w remisji. Lekarz mi nawet leków cofnął. Kicie, kicie, chodźcie. Chodźcie, fraglesy. Chodźcie, kicie. Zaraz przylecą. Fraglesiątka. Dobra, to jedno rzuciłem. Jeszcze jedno rzucę. A matka wsuwa. A matka wsuwa. Sje. Sje tam to wszystko. Dobra. Jest. Jest, jest. Dobra, teraz tu też biorę. O, znowu mi tam się trochę nie nabrało. I rzucamy dalej. O, nie ma tej, to ona chyba jest z podłogi. Rzeczywiście, o. I tam przyszedł mały. Boją tego, jak rzuciłem. No dobra, ale już wiedzą. No i co, kochani? Karmimy. Kochani, karmimy. Poza. Karmimy poza terenem kotłowni i DPS-u. Czyli co mogę powiedzieć? Pocałuj ta w tyłek wójta. Tak mogę powiedzieć. Wskoczą czy nie wskoczą? Matka zajada, a one co? One tam na podłodze. Jedzą. O, są. Są dwa. Szuka, jaki głodny. Dobra, to idę po następne. Po następne. Wezmę teraz dwie saszetki. Teraz dwie saszetki. Pocałuj to w tyłek, wójta. No, możecie naskoczyć. Jest. Teraz biorę. O, nawet mi się sporo wzięło. Prawie dwie. Kicie, kicie, chodźcie. Kiciulki. Co? Dajcie, idę.
Szukają, myszkują. To jest tu bliżej. Szukajcie, a znajdziecie. A będzie wam wynagrodzone. Pukajcie, otworzą wam. Proście, a będzie wam dane. O, znalazł kawałek. Tu macie dalej. Ale je. O, a tam daleko jest. Tam daleko, widzicie? Tam daleko aż poleciał. Jeden. O. Matka. Kicia, kicia, chodź. Chodź, kiciulka. Dawaj malucha tu. Chodź, kicia. O, zobaczcie. Biały wyszedł. A nasze? Jedzą. Ten jeden je. Dorwał. No. Tam poleciał. O, ten biały. Matka i tamten na końcu. Leci. Leci, 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 leci. Tu, kochani, była pralnia. Garnizonowa. Opierała całe wojsko i miasto Trzebiatu, gdzie cywile w jednostce pracowali. Jeden wielki garnizon. No, była kobieta szpieg wśród miejscowych. No to później jak ją złapali, to były jakieś zmiany, reorganizacje. Jaromin się nazywał Warcisław, to teraz się nazywa Jaromin. A Jaromin, bo skróty, jednostka artylerii rakietowej i materiałów pędnych. Dlatego Jaromin to pierwsze litery. Jednostka artylerii rakietowej, materiałów materiałów i napędów. Dobra. Jeszcze rzucę saszetkę, bo tam daleko jest ten jeden, choroba. Lata, o. Widzicie go tam. I następny, puchliwy, choroba. Zawsze się znajdzie taki wypierdek mamuta, który się boi. Weźmiemy jeszcze jedną. Jest. Jest. Choroba. Nie chcę mi się zamykać za bardzo. Coś ta moja. O! Nawet mi się ładnie wzięło. No, będziecie się krzywić, że na podłogę rzuca tego, brudna. Chodźcie, kici, 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 kici. Kiciulka. Kici, kici, kici. Muszę dobry zamach zrobić. Kici, kici, kici. Ła. Dobra, przylecę. Na krzywdę im to nie wyjdzie. Na dobre. Dobra. Kochani, daliśmy. I co? I skwitujemy to naszym zawołaniem. Pocałujta w tyłek wójta. Proszę. Widzicie?
Matka zjadła dwa. Dwie saszetki, znaczy się. I dym. Czyli fraglesy mamy z głowy. Kochani, zostały nam garfildy. Garfieldy, Chesterfieldy. Pamiętacie? Papierosy, Marlboro, te inne. O, widzicie, kochani? Gołębie są. Są tutaj gołębie. Gołębie mają też pchły. O. Mają pchły. Gołębie. Ale i mają gdzie? W kotłowni. Ale gołębi się nie likwiduje, a koty się goni. Koty się goni. Koty nie mogą być tutaj, bo są źródłem pcheł. A gołębie nie są. Ale znowu. No i zobaczymy, co tutaj. Kochani, widziałem tutaj jednego kota. Ale teraz go nie widzę. Włożymy dalej. I co widzimy? Róże tu jeszcze są. Tu nie wycięli. Tak to wygląda, kochani. Tak. No to idziemy. Idziemy do garfieldów. No, kochani, mamy 18:53. Idziemy do garfieldów. Teraz pokażę wieżę. To będziecie zorientowani, gdzie jestem. Rano byłem zabrać pojemniki, które były włożone tutaj pod bramę. I akurat się do pracy szła, to było w 6:30, do pracy szła ta osoba, która zabroniła panu Władkowi tutaj dalej karmić i likwidację tej stołówki. Ta osoba odpowiada za ten teren kotłowni. O dziwo, przedtem była zwolennikiem karmienia kotów i karmiła nawet tam dalej. Nawet tam była zrobiona stołówka z krzesła. I nawet jak zakazano nam tutaj karmić, to ta osoba mówiła, że ona i tak będzie karmić. A teraz jest po drugiej stronie obozu, no bo się okazało, że pchły w kotłowni i to, że to wina kotów. Wina kotów. No i zobaczcie, koty są tutaj. Widzicie? Róży wycięli więcej. O, a ja tutaj te pojemniki wsuwałem. No, ale skoro nie wolno karmić, to nie będę karmił. Tutaj, tylko tu ciągnę koty jak najdalej. No, a tam jest, zobaczcie, tam jest gołębnik. O, widzicie? Tam jest gołębnik. Tam są gołębie. To jest widok z tej strony. I gołębie mogą być, czyli co? Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Dałoby się powiedzieć. No, tu mamy 3, a 4 siedzi tam. I pan Władek mówi, że one się nie wyniosą stąd. Bo to jest pokolenie kotów,
które od małego było chowane tutaj. I tu dostawało jedzenie. I one tutaj przychodzą na jedzenie. No, ja nie mogę złamać tego, co z panem dyrektorem ustaliliśmy kompromis, że będę karmił, ale jak najdalej od kotłowni. Żeby nie przyzwyczajać, żeby tu nie chodziły. Ale co? Ale kotki będą tam siedzieć. Zobaczcie, i siedzą. Jak na tureckim kazaniu. Czekają, aż im spadnie z nieba. Kotkom nie można tu, a gołębie mogą tam, w środku budynku. Karmę. O, garfildy są. Kiciulki, chodźcie. Chodźcie, niuńki. Chodźcie, kicie, kicie. Kicie, kicie. Pójdziemy dalej od kotłowni karmić was. Zabierzemy miseczki, żeby nie gadali, że o, brudzą tego i tak dalej. Co, bałaganiarze, wszystko byłoby dobrze, gdyby tych pojemników nie zostawiali, bałaganiarze i tak dalej. Chodźcie, kicie. O, głodne są. Chodźcie, garfildy. Chodźcie, kicie, kicie. Chodź, niuniek. Chodź, kicie, kicie, chodź. Chodź, kicie, kicie, kicie. Chodź, chodź. Chodź. Chodź, kicie, 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 kicie. Chodź. Chodź, kicie, kicie, kicie. Do widzenia. No dwa rude i jedna tego, tygrys. Chodźcie, kicie, kicie. No personel poszedł do domu, bo zmiana. Chodźcie, kiciolki. Tutaj obowiązuje zasada pocałujta w tyłek wójta. Tutaj możemy. Tu nam mogą naskoczyć. Nie? Mogą, nie? Zobaczcie, zaglądasz mi. Chodź. Czekaj, poczekaj. Rozdrobnię wam. Dobra. Macie. No, jedźcie tam. Jedźcie już. A ja będę następne rozdzielał. A, zobaczcie, jaki głodny. Do widzenia. To są garfildy. Garfildy. No i tutaj... Tu personel nie gania. A u pana Władka na dwójce personel gania. Jest taka jedna aktywna. Pan tu koty karmi, a ja wcale nie karmiłem. Ale mi opieprzała. Pan tu koty karmi. I mówię, że nie. Nie. Następnym razem mnie spotyka i znowu. Pan tu koty karmi. No to ja... Mówię, jak pani ma jakieś do mnie zastrzeżenie, to proszę napisać na piśmie. Na piśmie jeszcze. No, obraza majestatu, zaraz. No, karmię. Zobaczcie, zjadły. Macie. Następną. Karmienie. Kochani, karmienie wahadłowe. Jedna miska, druga miska, jedna miska, druga miska. A pan Rafał jest? Rafał? No. Nie ma dzisiaj. Nie ma. Nie ma dzisiaj. A dzisiaj wtorek to powinien być. Czy, a na no? Wtorek, ale Rafał. No
Dobra, jedźcie. O Jezu, zobaczcie, zobaczcie. Dobra, jest. Zmiana. A kilki ciągi. No, no, no. Ja się zmęczyłem, kochani. Otwieraniem tych. Takie wzięcie mają te saszetki. Nie, kiciulki? O, jedz. To jest oddział numer 3. To jest najcięższy oddział. Chodzi o upośledzenia. Ale tu najlepsi ludzie są. Z personelu. Oddział numer 3. Może dlatego, że tutaj personel jest przyzwyczajony oglądać nieszczęścia wśród ludzi i ta empatia, wrażliwość jest większa. A tamte kotki, o jest tutaj, przyszedł. Przyszedł tutaj. No dobra. Postaram się odciągnąć i dać tutaj. I co nasze niunki? Jedzą, zobaczcie jak jedzą, Jezus Boże. Jak one łapczywie jedzą. No, no. Zobaczcie, wyczyszczają jeden talerz za drugim. Ja nie nadążę im nakładać. Muszę powyjmować puste saszetki, żeby wiedzieć ile zostało. No, zobaczcie. On mi do koszyka zajrzy. Oczywiście. Gdzie? Ogląda. Patrzcie. No dobra. No i co? Wygląda, że za mało wziąłem. Zostały tylko dwie. No nic, to te dwie damy dla tych dorosłych tam. Jedna. Pełna. Ale to mam trzy. To ile dałem? Jedna, dwie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dałem, kochani. Zostały jeszcze 3. To te 3 zostawię na tamtym. Dobra, żeście się, kochani, podjadły. No, jest to mokra. Także, kurczę. W tym tempie to tych Feliksów potrzeba, a potrzeba. No widzicie, kochani. To tak jest, jak nie ma mięsa. Korpusów.
Tak, to saszetek 1/3 tego szło. A i tak się nie daje tyle, ile by koty chciały. Widzicie, ile tu dałem. Jeszcze chcą. No, ale za dużo też nie można, bo jak za bardzo wygłodzone, to jeszcze skrętu kiszek dostaną. Tak jak to w obozach koncentracyjnych po wyzwoleniu było. Dorwali się do jedzenia i poumierali. A jeden mówi nie. Ostrzegał i zjadł troszeczkę, ten przeżył. Tak, 122 lata patrzy na nas. Jak to Napoleon powiedział do swoich żołnierzy w Egipcie pod piramidami. Żołnierze, 20 wieków na was patrzy. Czy 30 wieków, już nie pamiętam. No, mały Korsykanin miał gadane. I zobaczcie, moje koty, Niunia i Zyzio, to tak jedzą, że zostawiają te ciemniejsze mięso. No mówię, jakieś niejadalne. A te, zobaczcie, wszystko poszło. Idzie wszystko. Czyściutko. Nie ma gatunkowo lepszego i gorszego mięsa dla wartości. To całe nieszczęście ma to do siebie, że praktycznie ja byłem zmuszony tutaj się zainteresować. No i karmić maluchy. Bo pan Władek ograniczył się do karmienia tylko tych dużych. Natomiast tych małych nie. No nie wiem. Wygląda, że ten typ tak ma. I cóż ja mogę? Cieszmy się z tego przynajmniej co jest. Bo przynajmniej to jest, a mogło być nic. I miałbym wszystko. Wszystkie. A tak, to zawsze coś tam jest. Widzicie, ten budynek został przebudowany. Niemiecki. Niemiecki styl, co tam widzieliście wcześniej, a tutaj zobaczcie. Podniesiono o jedno piętro. Czy nawet dwa. Dwa piętra dobudowano. Ta część środkowa była wyższa i boki były wyższe. A tu wyrównano. O, te gołębie są tam na dachu. I to nie są chyba, nie, to są chyba te grzywacze, się ganiają. Zobaczcie, wylizał. Niuniuś, pocałuj mnie w rękę teraz. No, chodź, pocałuj mnie w rękę. Chodź, kicia. Chodź, Niunia. Nie, uciekł. Poleciał. No dobra. Bierzemy miseczki, żeby nie czepiały się nas jakieś laseczki. Jeszcze nie, ale już prawie. A ty, mamuśka?
No też tak samo. No dobra. Co? Najedzone brzuszki? Pełne? Tak? Kiciulki? Dobra, możecie iść spać teraz. Biegać. Cieszyć się, że jeszcze ktoś o was zadbał w tej znieczulicy złośliwości i wzgardy dla młodszych braci w rozwoju ewolucyjnym. A żeby myszy zszarły tych ludzi, którzy mają się za wielkich chrześcijan, chodzących do kościoła i modlących się, klepiących zdrowaśki. O, sekretowy tam poleciał też. Jest kotka. To są kociaki. To są kociaki. Tu jest kotka i ma kociaki. I one tu piszczą. Ty, tak, że tu uważaj, bo tu są kociaki. Tu są kociaki. Ile jest ich? Widać? Jeden. Jedna sztuka. No piszczą, także tutaj nie ruszajcie, bo ich poprzygniecicie. No, no zobaczcie. Mamy następne kociaki. A to małe, ale piszczą. Zaraz wam pokażę, gdzie one są. Zobaczcie. Tu jesteśmy, tu, a one są tutaj. Po złości, żeby nikt nie wziął. Tu. O, tam one są. Tu jakiś telewizor za bardzo duży. No. Z tego telewizora, tak. Tu są maluchy. Sam gdzieś one są. No nic, zjadły to, co dałem. Już mogłem więcej, bo więcej nie wziąłem. Także kochani, no na razie tu dałem. Nie za daleko od kotłowni, ale już poza ogrodzeniem. Ale myślę, że tak powoli będę je odciągał. Coraz dalej, coraz dalej.
czarny, żałosny szkielet. No nic, to koniec.